dla każdego seniora. Mamy dobrą kawę i ciasteczka i kolorowe skarpetki. Myślę, że to ważne, żeby w takich paczkach nie było tylko takich samych najpotrzebniejszych rzeczy. Pani Teresa na nas czeka. Dzień dobry, z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Proszę bardzo, już otwieram. Tak, słucham. Dzień dobry, Fundacja Dobrych Inicjatyw. Gdzie panu postawić? Dzień dobry. Bardzo dużo rzeczy tam jest. Tak? Tak. Tak. Bardzo dziękuję panią. Fajnie, dziękujemy. Dobrego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pani Krysia. Ja byłam w szoku. W MOPS-ie pracowała dziewczyna, która mi powiedziała, że odwiedzą mnie życzliwi ludzie, no i przyjdą z pomocą. Człowiek miał chęć przytulić je o wszystkie do siebie, tak jakoś, że ta pustka w tym domu. Zresztą nawet wtedy, kiedy mąż żył, dwa piętra wyżej, 96-latka była. Wiedziałam, że ona jest samotna, że ona nie ma nikogo. Tu mąż, a ja na górę lecę, jak podlecę, zobaczę, co u pani kamy. No i jest sporo takich ludzi, co potrzebują. Nie mają do kogo otworzyć ust. W MOPS-ie pracowała dziewczyna, która mi powiedziała, że takie odwiedzą mnie życzliwi ludzie, no i przyjdą z pomocą. To był naprawdę szok, ale jedno co, pomyślałam, że powinna się tym czymś jeszcze podzielić z kimś. Mówię, jeżeli tyle serca mi okazano i przecież to było niespodziewane, to był, nawet do głowy by mi nie przyszło. A ponieważ sąsiad samotny wszystkich już pochował, a dostałam takie multum skarpet, że sama też ich nosić nie będę aż tyle, to się z nim podzieliłam. No bo tak mi się wydaje, że tak trzeba. Nie chodzi już o ten, że pomoc była rzeczowa, ale ten uśmiech, ten głos, że jest jeszcze, są ludzie, którzy chcą cokolwiek zrobić dla drugiego człowieka. To ma się przed oczyma właśnie twarz takiej młodej dziewczyny, który uśmiech nie znikał z twarzy. No to była chwila w zasadzie, ale ten uśmiech został. Ona go tu zostawiła. Pięknie powiedziane. Ale bo tak jest, naprawdę. Ja go do tej pory widzę. Nie ma słów podziękowania za to, co te osoby w tej fundacji robią. No towarzyszy temu radość, że robimy coś dobrego, to skala potrzeb jest po prostu ogromna. To zawsze jest takie przejmujące i przyjemne, jak ktoś się uśmiechnie i przytuli, bo jest tak szczęśliwy ze zwykłej paczki z jakimiś rzeczami. Proszę. Cała akcja Paczka dla Seniora wzięła się z marzenia jednej z podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej, która jest pod opieką Fundacji Dobrych Inicjatyw. Czyli jest tak zwana ktomów dziecka. Statystyki według Najwyższej Izby Kontroli wyglądają tak, że 50% dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraca do środowisk dysfunkcyjnych po opuszczeniu placówki. Ponad 30% rejestruje się jako osoby bezrobotne, a mniej niż 10% zaczyna studia. Naszym celem jest to, żeby każde z tych dzieci po wyjściu z placówki miało realną szansę na to, żeby się powiedzieć. Aneta Danilczuk, dom na Zielonym Wzgórzu, pracuje jako wychowawca od 20 lat. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza. W niej umieszczonych jest 14 wychowanków. Mam na imię Iwona i mam 17 lat. Rok temu poszłam do nowej szkoły, totalnie nowa klasa, nowe środowisko. Na początku bałam się powiedzieć, ale później stwierdziłam, nie mam nic do stracenia, to jest całe moje życie tak naprawdę. Jeśli ktoś mnie nie polubi przez to, że jestem dom dziecka, to jest tej osoby sprawa. Moje życie było takie, powiedzmy, złe przez mojego tatę, w sensie nie pamiętam mojego dzieciństwa będąc w domu. Wiem tylko, że mój tata był alkoholikiem, zmarł, gdy miałam 7 lat. Moja mama, mimo tego, że jakoś nie pokazywała mi miłości za bardzo, ale zawsze było córciu, córeczko. Mam na imię Żaneta. A ile masz lat? 15. Kiedy tutaj się zjawiłaś? 4 lata temu. Pamiętasz, jaki to był dzień? Miesiąc? Pamiętam, to był 15 maja. Taki deszczowy dzień. Współpraca z Fundacją Dobrych Inicjatyw polega przede wszystkim na pomocy naszym podopiecznym.
dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyki. Także opłacana jest terapia psychiatryczna jednego z naszych podopiecznych. Współpraca istnieje od tak naprawdę od dnia założenia fundacji. Robimy taki cykl warsztatów z zakresu zarządzania projektami społecznymi. Dzisiaj niemal każdy zawód jest oparty o zarządzanie projektami. I dzieciaki przez 6 miesięcy uczą się tworzyć harmonogramy, budżety, podział zadań, uczą się, kto jest liderem w zespole, jak negocjować, jak rozwiązywać między sobą różnego rodzaju problemy. I po półrocznym takim szkoleniu dzieciaki otrzymały od nas informację, żeby wymyśliły jakiś swój własny pomysł społeczny, co by chciały zrobić. Wśród różnych tematów, pomoc dla schroniska dla zwierząt, pomoc dla lokalnej społeczności powstał pomysł u jednej z podopiecznych, żeby pomóc seniorom, bo ona też ma swoją babcię, która mieszka sama. Jedna przekonała swój zespół projektowy, żeby zrobić coś dla seniorów. Taką zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. I powiedzieliśmy dzieciakom, ok, macie od nas 500 zł, zróbcie to. Tylko musiała za te 500 zł zorganizować od A do Z projekt. No i tam pan inny nam mówił, jak dobrać budżet, na przykład, bo, no jak wszystko dobrze zorganizować, no to kiedyś już będziemy to umieli. Dzieciaki dla każdego seniora napisały karteczki, w których są takie osobiste życzenia, takie dziecięce, dziecięcą ręką pisane dla każdego seniora. Kochany seniorze, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pogody ducha i miłości najbliższych. Niech każdy dzień przynosi powody do radości i uśmiechu. Taka uwaga, którą poświęca się tej tak naprawdę najbardziej opuszczonej grupie społecznej, jaką są najubożsi seniorzy. Też nie wiem, czy można uczyć empatii, ale jakby to jest akcja mocno empatyczna, bo dzieciaki oprócz tego, że mapują lokalną społeczność pod kątem osób starszych, że szukają tych osób starszych, potem tą listę, którą one przygotowują, konsultujemy z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Ale dziewczynka wtedy, kiedy pierwszy raz była pierwsza edycja tej akcji, kiedy przyszliśmy do domu jej babci z tą paczką, przyszła ona razem ze swoimi koleżankami i kolegami z placówki opiekuńczo-wychowawczej i ona jako to dziecko będące w placówce przychodzi z paczką pomocową dla babci, to też było dla niej ważne. Fundacja i my to nasz największy przyjaciel. Dzięki fundacji naprawdę dużo my zyskujemy i też uczymy się, że możemy pomagać innym. I to jest bardzo ważne, że skoro nam pomagają, to my też możemy pomóc. I właśnie dzięki fundacji dużo się nauczyliśmy. I my widząc potencjał w tej akcji, w kolejnych latach zaczęliśmy tę akcję robić już nie tylko w tej jednej placówce, ale w pozostałych, w których działamy. W tej chwili ona trwa w 4-5 lokalizacjach. Tutaj za nami są zdjęcia z tych akcji. Na tych zdjęciach, na pierwszym zdjęciu widać seniorkę, która obejmuje dziewczynkę z placówki opiekuńczo-wychowawczej i cały ją w policzek. To zdjęcie specjalnie wisi tutaj u nas na ścianie, bo to jest takie symboliczne, ponieważ ta seniorka, ona sama spędziła dzieciństwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, więc tutaj jakby taka klamra się zamknęła. Dzieci z placówki z okolicy przychodzą do niej, żeby wręczyć paczkę dla seniora. Widać seniorkę z chustą na głowie. To jest taki, ja z każdym razem jak widzę to zdjęcie, to mi się przypomina moja własna babcia, która obejmuje i przytula chłopca i całuje w czoło. Refleksje, ale takie, które najbardziej chyba zapamiętałem, to jak dziewczynki z Zielonki Pasłańskiej powiedziały, że to jest niewyobrażalne, że można żyć w takiej biedzie, że jak to możliwe, że ta osoba starsza jest sama z tym wszystkim, no nie, że tam nikt nie puka. No to jest takie też silne przeżycie emocjonalne. Wejść do takiego domu, cieszyć to cieszy. Tutaj nie ma udawania. Więc dzieciaki bardzo szybko otrzymują feedback. Widzą efekt swojej pracy i widzą tą wdzięczność seniorów. To jest naprawdę przepiękne zdjęcie i naprawdę pokazuje to, co się dzieje przy tych spotkaniach. I bardzo żałujemy, że w tym roku nie może tak być ze względu na pandemię. To już 6. edycja Paczki dla Seniora, więc co najmniej parę lat tą akcję organizujemy 2 razy w każdym roku. I już stworzyła się pewna społeczność ludzi zaangażowanych, zarówno wolontariuszy, którzy pakują te paczki, dostarczają do seniorów. Największy impet w tych działaniach był w zeszłym roku, wtedy kiedy na wiosnę był pierwszy lockdown, kiedy ludzie bali się wychodzić na ulicę i my chodząc do biura, do fundacji przez 7 dni w tygodniu
praktycznie nie mieliśmy nikogo na ulicach Warszawy, autobusy jeździły puste. Były te komunikaty, że nawet jeśli członkowie rodziny z jednego domu wychodzą na zewnątrz, to i tak muszą mieć 1,5 metra odstępu od siebie. Seniorzy, wiemy też z przekazów od seniorów czy z ośrodków pomocy społecznej, że wielu popadło w stany depresyjne. Bało się w ogóle wyjść do sklepu, więc my w tą akcję wysyłamy też sygnał do społeczeństwa, żeby nie przekreślało dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo ta akcja jest jedną z niewielu takich inicjatyw, które pokazują, że dzieciaki są zintegrowane z tą tkanką społeczną, lokalną i mogą fajne rzeczy robić. W tym roku w związku z pandemią to nie dzieciaki dostarczają paczki, te wolontariusze te paczki dostarczają. Dobra, działamy. Mieszkania 19.